Kolejny druk. Zmiana uchwały nr 11/154 przez 07 Rady Miasta Krakowa z 25 kwietnia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1263, pierwsze czytanie, referuje pani Cecylia Wołoch. Pani Dyrektor, prosimy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, również w imieniu Pana Prezydenta przedstawiam projekt uchwały według druku 1263 w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej inkasa opłaty skarbowej. Opłata skarbowa jest również daniną publiczno-prawną zasilającą budżet miasta Krakowa. Ta opłata, również jej pobór powierzony jest inkasentom. W części przynajmniej tutaj te, że tak powiem, inkasenci umiejscowieni są w tych jednostkach, organach administracji publicznej, żeby niejako ułatwić mieszkańcom Krakowa i nie tylko mieszkańcom dokonanie opłaty skarbowej. Tutaj również następują pewne zmiany. Akurat w przypadku przedkładanego projektu uchwały tutaj nastąpiła zmiana podmiotu inkasenta, który obsługuje klientów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tam jest Wydział Spraw Obywatelskich, Paszportów, i też, żeby ten inkasent mógł pobierać tą opłatę skarbową, musi być w formie uchwały Rady Gminy określony jako inkasent i realizował na rzecz budżetu miasta te dochody. W 2013 roku planowane są ogólne wpływy z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 14 milionów, natomiast szacunkowa kwota pobierana przez inkasentów to jest 2 miliony 800 tysięcy. Wydatki związane z inkasem, czyli wynagrodzeniem za pobór z tego tytułu, no to znaczy na inkasentów to jest, przepraszam, 1 200 i 60 tysięcy wydatków jako wynagrodzenie za inkas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia poprawek, autopoprawek na 18 czerwiec 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzania poprawek na 20 czerwiec 2013 roku, godzina 15.